Już po raz ósmy miłośnicy sportu i zdrowego trybu życia wzięli udział w biegu bez granic. Uczestnicy byli podzieleni na cztery kategorie. Jedni walczyli o podium, inni chcieli pobić własny życiowy rekord i sprawdzić swoją wytrzymałość. Impreza co roku przyciąga wielu biegaczy. Na starcie biegu głównego spotkały się osoby w różnym wieku, które połączyło jedno – miłość do sportu i aktywności. Rzeczywiście, dzisiaj pogoda nam dopisała, chociaż troszkę słoneczko zaszło za chmury, natomiast zarówno pogoda dopisała, jak i uczestnicy. W tej chwili na 20 minut przed biegiem, na 10 km biegiem głównym, mamy 330 uczestników, którzy się zweryfikowali. Jeszcze mają 15 minut do weryfikacji. Natomiast przed chwilą zakończył się bieg na 3,7 km w kategoriach młodzieżowych, kategoriach 37 Open i Nordic Walking. Tam około 90 startujących uczestników. Już w tej chwili ostatnie panie z Nordic Walking ukończyły, także wszystko przebiegło sprawnie i miło. Uczestnicy głównego biegu na 10 km mieli do pokonania 3 pętle ulicami miasta. Trasa tak jak co roku, w tym roku jest troszkę jak co roku 10 km, w tym roku pełne 10 km, natomiast bieg troszkę jest zmieniona. Biegamy przez plac Długosza, wracamy na ulicę Opawską, Warszawską, 3 pętle o długości 3,7 km. To jest bieg główny i wszyscy startują na 10 km. Natomiast są poszczególne kategorie wiekowe, kategorie open na 10 km. Kobiet i mężczyzn i kategorie wiekowe, później 17-19 lat, zarówno 35-45 lat, to samo dotyczy mężczyzn. Ze względu na kontuzję prezydent miasta Mirosław Lęk niestety nie mógł wziąć udziału w biegu, ale dał sygnał startu i gorąco kibicował biegaczom. W ubiegłym roku pan brał udział? W ubiegłym roku brałem udział. Najlepszy mój bieg na 10 km, 45,08, jest dobry czas. W tym roku na pewno bym nie poprawił w tym stanie, więc nie próbuję. Meta, które miejsce pan zajął w tamtym roku? Patrząc na miejsca, to pewnie nie najlepsze. Natomiast w kategorii wiekowej byłem jednym z pierwszych, także generalnie miejsce było dość dobre. Racibórz to bardzo rozbiegane miasto, dlatego na jednej imprezie sportowej się nie skończy. Racibórz jest rozbiegany, to myślę nie tylko to, że organizujemy biegi masowe, ale też dlatego, że tutaj jednak jest szkoła mistrzostwa sportowego, lekkoatletyka, jest szkoła numer 15, klasy sportowe, więc tradycja biegania w Racibórzu jest długa, a teraz myślę coraz bardziej takie biegi masowe, dziesiątka, a 30 sierpnia w tym roku pierwszy w historii Racibórza półmaraton wspólnie z Raciborską Fabryką Kotłów, także myślę, że tych biegów masowych w Raciborzu będzie jeszcze przybywać. Bieg to sport, który wciąga. Kto raz weźmie udział w imprezie, na pewno kontynuuje uczestnictwo w kolejnych biegach. Pierwszy raz brał pan udział tutaj w tym biegu? Nie, to jest mój drugi start, znaczy drugi. W zeszłym roku brałem udział i w tym roku znowu. Może w przyszłym roku na 10 tysięcy metrów, ale to jeszcze czas pokaże. Czy obrał sobie pan dzisiaj jakiś cel, czy po prostu chciał się pan sprawdzić tutaj? Chciałem się sprawdzić, może nie, chciałem brać w tym udział czynnie, na którymś momencie nogi zrobiły się strasznie takie betonowe, ale jest dobrze, naprawdę jestem zadowolony, że udało mi się przebiec i przyszły rok, znaczy może nie przyszły, nawet już pod koniec miesiąca wiem, gdzie, że pobiegnę jeszcze gdzieś w Kędzierzynie Koźlu i dalej, bo to jednak wciąga. Wszystkich zachęcam do biegania. Dlaczego panie się zdecydowały wziąć udział tutaj? Dla promowania zdrowego trybu życia, promowania miasta Raciborza. Z koleżanką żeśmy się umówiły, jeszcze jedna gdzieś tutaj krąży, zapraszamy ją do siebie. Jest fajna impreza, fajna zabawa. Koleżanka może coś doda. Tak. A czy pierwszy raz dzisiaj? Tak, to jest mój oczywiście pierwszy bieg od koleżanki, już kolejny, więc myślimy, damy z siebie wszystko i będzie moc. Tak jest. Stawiają sobie panie jakieś cele? Tak, ukończyć. Dobiec do mety. Tak, jak najszybciej ukończyć z pozytywnym wynikiem. Jolo tu mi, tak po naszym mówi, ale powiem, no, rzadka mu emerytura, także na półmaraton będę też startował, nie? A w tym biegu tutaj pierwszy raz pan bierze udział? W tym nie, w zeszłym roku tylko nie brałem udziału, tak przeważnie każdego roku. A jak poszło w tamtym roku? No to jest tak, pierwsza setka tak była. Tak, znaczy, no, czas mu coraz lepszy, tak już jak dochodza 40 ponad minut, to... A były podgórki, jak Jastrzębiu, ta Jastrzębska dziesiątka, inne te, to tak było, także źle nie będzie, no. A w tym roku, który pan będzie, jak pan myśli? Też tak liczę setki. Na tyle uczestników, to według mnie, to dobry czas, no po prostu, że... A woli pan biegać, czy jeździć na rowerze, jak to tak? To mnie to jest obojętnie.
No, bale sport. Jak jest większa grupa, to my się tak znamy, tylko z kumplami, no to wiadomo, a on chce pokonać, że lepszy, a to tak jeden koło drugiego zawsze, nie? No, po prostu to jest tylko zabawa. Na najwyższym podium biegu na 10 km stanęli Sniżana Rybak oraz Sergiej Rybak. Bieg młodzieżowy na 3700 metrów zwyciężyli Wiktoria Wachowska i Krzysztof Turski. Pierwsze miejsca biegu Open zdobyli Ilona Grygiel i Kamil Kalus, a w kategorii Nordic Walking Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba.